spada mi ślepana u niego. I teraz Pitagoras! Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj jest z nami Mr. Kret. Dzień dobry wszystkim. No i zrobimy sobie taki mały, szybki pojedynek 1v1. Zagramy 3 gry. Pierwsze spotkanie to będzie zwykły, bez żadnych modyfikatorów mecz. Drugie spotkanie to Boomer Ball. No i na koniec myślimy, że chyba Rumble 1v1, ale to jeszcze może będzie do uzgodnienia. Myślę, że i tak wygrasz 3 mecze, więc... Nie, no co ty gadasz? Walka, dzisiaj nastawienie bojowe. Co to za oddawanie? Dobra. Nie oddaję, ale psychologiczne, żeby... Psychologiczne? Stawiasz się jako underdog, żeby po to nie było. A, nie wierzę, zawsze to samo. Dobra, to ja moje speed flipy ci zaprezentuję. O kurde. Dobra. Na jednego. Moje ulubione kick-offy, czyli brak kick-offów. Okej, okay, dobra, co będziemy przedłużali? Tutaj dzisiaj jest prawdopodobnie, jak oglądacie, piątek, chyba że ktoś sobie na później zostawi odcinek. I tego samego dnia pewną inicjatywę tutaj Kret będzie miał. Ale to jeszcze powiedz sobie sam. To tak wygląda, drodzy widzowie, Edka, że tego dnia, kiedy jest publikacja tego filmu, ja robię stream charytatywny od 12:20. Podczas tego streamu możecie wymieniać swoje punkty kanału na tak zwane grosiki i osoba, która zgarnie... odda najwięcej 1000 punktów kanału, zgarnie 1000 kredytów, więc warto wpaść, podbierać sobie punkty i wesprzeć fajny cel. I teraz wszyscy widzowie, co już oglądali od jakiegoś czasu, zebrali punkty. O, na tak start, ale bomba, na start będą mieli dobrą wpłatę. Tak, tak, no i może od razu jakby było tak, że ktoś odda tyle samo, dwie osoby, no to osoba, która ma mniej watch time'u, bo jakby potrzebowała mniej czasu. A, to w sumie też ciekawe rozstrzygnięcie, bo nie zastanawiałem się, że ktoś może mieć tyle samo, ale faktycznie jakby się zgadzało. Nie. To jest ciekawe, że w sumie osoba, która ma mniej watch time'u. No bo wała jakby mniej czasu, żeby zdobyć tyle punktów, nie wydawała na głupoty. Nie wydawała na głupoty. Cyk, podpis profilu, cyk, no ile razy dyskotekę puszczali. O, ładnie. Dyskoteka. Nie, no, ale fajne są te punkty na Steamie. To ja kiedyś streamowałem jeszcze na YouTubie i mi właśnie tego brakowało, bo tam jest tyle interakcji związanej z... No, jest super ansko. I tak samo te cele społecznościowe. Właśnie tego jeszcze nie ogarniałem, bo w sumie aż tak bardzo obeznany nie jestem, ale naprawdę mi się to podoba. Szkoda jedynie, że te takie reklamy nic nie dające muszą być włączone w momencie, kiedy chcesz mieć punkty kanału. To jest największy minus, bo z tych reklam zauważyłem, że tam nic nie wchodzi, a nie da się ich wyłączyć. To jest taki największy minus Twitcha, no ale wiadomo, że coś tam chcą też zyskać. To jest najlepsze, że jak sobie puścisz reklamę samemu, to nikomu nic się nie wyświetli, a ktoś co przyjdzie randomowo na twojego streama i wyświetli mu się reklama i takie... No ale w sumie... Czy to jest taki duży problem? Chyba w trakcie streama ci nie włączysz randomowe reklam, nie? Tylko na początku. Nie, też w zasadzie włączyć. Aha, dobra. Znaczy, no bo u kogoś powiedziałem, że wbijam do niego mały streama i jestem czasu powiedzmy godzinę, nie? I odpala mi się reklama u niego. No to nieźle. O, dobra! Nice. Tutaj pod highlightsy. A w ogóle muszę sobie też zapisać replay do miniaturki, bo zawsze zapominam. Dzisiaj nie będę zapominalski. Ostatnio mnie właśnie męczyli widzowie, żebym resety robił na streamku. Pozdrawiam. Zawołanie najgorzej robić. Pozdrawiam, nie, bo tutaj pozdrawiam Evampool, co oznajmił, no. Że jak zrobię triple reseta, to tak i wsuwa. No i następne pół godziny to było próbowanie triple reseta na turnieju. No, nie będę mówił, czy wyszło, czy nie, domyślcie się sami. Trzeba być na streamie. No, trzeba było być na streamie. A w ogóle też, bo tak zapowiedzieliśmy o tym turnieju charytatywnym, to oczywiście też link do Twitcha Kreta jest w opisie. Jej! No, bo zapomniałem o tym wspomnieć w sumie. Dobra, mocny fliczek. A jaki jest twój ulubiony tryb w Rocketcie w sumie? Czy tak poza streamkami ostatnio mało grasz? Poza streamkami nie za dużo, było grane bardziej tak, żeby sobie wbić tą nagrodę za GCK off-streamowo, tutaj hardzik. Na jakim trybie? Głównie dwójeczki, bardziej dwójeczki, było grane ogólnie przez cały tam, powiedzmy, karierę. Ale potem no wbiłem to i nie miałem co robić za bardzo, a jak miałem więcej wolnego czasu, no to mówię, a może trójeczki wbiję samemu, miałem tam C1. I poszedł trochę. Ojej, solo standard powraca. Solo standard, bo brakuje mi tego trybu bardzo. No, totalnie, każdy go grał. A w ogóle tak patrzę, że ostatnio nie widziałem, żebyś Batmobilem pykał, bo tak kiedyś, bo nie wiem czy wiecie, ale Kret to taki stary wyjadacz roketowy i kiedyś go właśnie oglądałem, jak zaczynałem grać, to zawsze pykał jakim Dominusem? Batmobilem. Co się z nim stało? W sumie tak do końca nawet nie wiem.
co się z nim stało. O, chociaż czekaj, co ja gadam? Ale też chyba słyszałem ostatnio o tym, bo kiedyś bardzo dużo ludzi używało Batmobile. Ja byłem potem przekonany, w sensie, bo ja nie byłem jakimś mega starym graczem. I po prostu byłem przekonany, że odkąd flip resety weszły w metę, to niezbyt wygodnie się to robiło Batmobilem. Natomiast ostatnio słyszałem chyba, u kogo to było? U Riza? No jakiegoś zagranicznego zawodowca. Dobra, pro playera powiedzmy w ten sposób, że faktycznie kiedyś Batmobile był mega OP, że miał bardzo dobre hitboxy, ale potem na przykład usunęli po prostu customowe hitboxy do każdego auta, zrobili te takie 5 podstawowych. No i od tego momentu przestało być opłacalne granie Batmobilem, że tak jakby zabrali to, co było w nim najlepsze, czyli unikalny hitbox, który był naprawdę jakiś tam zepsuty. Jakby, jeżeli chodzi o moją historię Batmobila, to było tak, że pierwsze auto, jakie w ogóle odpaliłem Rocketa, to był Breakout, i ten Breakoutem sobie. Aha, w sumie podobne. Tak, podobne, nie? I że ten Batmobile jakoś wchodziła w styczniu 2016 roku i to był sobie początek mojego Rocketa, ja takie, o, fajne autko, to sobie kupię. I zacząłem nie grać, bo takie, kurde, wszyscy tymi oktejnami grają, a ja nie... A nie, kiedyś zanim był, wy teraz narzekacie na fęki. Nie wiecie, co było wcześniej. To nie było tak, że no tutaj trochę fęków, tutaj trochę oktejnów. Kiedyś był mecz i było tak. Zagracie 10 spotkań na wyższym poziomie. Na 10 spotkań jedno, dwa auta, które nie były oktejnem może. Jakiś albo Dominus, albo właśnie jeszcze przez pewien czas Batmobile. No a tak to były same oktejne, dlatego nie hejtujcie tego fęka biednego, bo on naprawdę trochę urozmaicenia dodał. O, jeju. Kurczę, już myślałem, że stracę, nienawidzę jak ktoś leci z tej ścianki, żeby sobie samobujanie walnąć. Ale dobra, to teraz Boomer Ball czy Rumble? Może Boomerka, tak? Dawno nie grałem, czyli bardzo dawno nie grałem Boomer Balla, więc nie będzie ciekawe. No Boomer Ball to tutaj zawsze jest potencjał na fajne klipy, ale w sumie rzadko coś wychodzi. Taka definicja Boomer Balla. Mogą być fajne klipy, ale nie wychodzą. No, przynajmniej jest potencjał. Leci mocna piła, także już jest plus 10 do strzałów. Jeszcze Pitagorasy można tutaj fajnie robić. Nie będziemy coś Pitagorasy, ale potem patrzę, czyli Shoto, aha, o to chodzi. Dobra. No, strategiczny Pitagorasy. Chyba, generalnie to chyba podebrałem z tego. O! Dobra, strategiczne, no zawsze jest to samo. Jest potencjał i ostatni touch jest wywalony w kosmos, bo tutaj 1 mm na aucie, to piłka leci kilometr dalej. Tak, ale tak, chyba tak. Po prostu w minigolfie. Zawsze jak się odbijało od ścianek, to się mówiło Pitagoras. No i takie przeniesienie do raketa. Pitagoras 3D. No. Dobra, corner lead. Oj, dobra. To nie będzie jednak dobre. Więc wracając do Batmobila, no to było dużo o nim grana, ale jakoś chyba się znudził. A teraz Nissan czy tak po prostu dla zmiany? Czy Nissan lubię na jedynki sobie pyknąć, bo fajne można hifty zrobić i... Generalnie, tak hitbox hybrydy na Nissanie bardzo pasuje. Nie znam w ogóle dużo więcej aut, co ma ten hitbox, a jest naprawdę bardzo ciekawy. Nie za niski, ale też trochę dłuższy. O, ja właśnie lubię takie samochodziki dłuższe. Nie można być fajnie flipy z niczego. No, ja w sumie przed fankiem to tylko do minusem grałem, więc też byłem fanem długich. No, więc było tak. Wygląda, że mam chyba 9000... O, fajna opa, nie widać fajna opa. Na Boomer Ballu jeszcze, to zawsze tak bardziej. Więc wygląda tak, że mam chyba z 9000 meczów wygranych na Batmobilu, z 6000 na Dominusie i teraz właśnie trochę Mustangiem podpykam, jak wyszedł, no bo Mustang to Mustang. A no tak, a to widziałem, że Mustang to też kiedyś był jeżdżony. No był jeżdżony Mustang, polecam każdemu. Ktoś lubi takie samochodziki, to warto sobie raz sprawić taką przyjemność na przykład na rodzinę. Czekaj, coś miałem powiedzieć, ale się zamyśliłem. A, już wiem, co chciałem powiedzieć, że ty tak mówisz sobie, ile masz gierek jakim autem. Ja ostatnio chciałem zobaczyć, bo mnie ktoś zapytał, ile mam już gierek fękiem. I się okazało, że mam certyfikację na jakieś dziwne coś. Mi zlicza, nie wiem, strzały czy inne pierdoły. No, ale nie miałem pojęcia, że mam taką certyfikację dziwną, ale... No szkoda, bo zawsze fajnie to potem sobie zobaczyć. Skyline może też wyszedł. Nie miałem Skyline, nie kupowałem go wtedy, jak był na Steamie. Aha. Jakoś nie wiem. I tak mówię, o fajnie, że wrócił, jako w tym wypadku fajnie, że wrócił. I tak mówię, nie wiem, czy kupować. I tak mówię, widzowie, kupujemy na Steamie? A nie, dobra, no to kupuj, nie? Ale mówię, dobra, to dajcie donate 20 zł. Jeszcze strategiczne żebranko. Tak, było żebranko, ale siadło żebranko. Jest on fajna autka, naprawdę. Generalnie to DLC Szybkich i Wściekłych to chyba jeden z lepszych. Jeszcze jest DLC z Hot Wheelsów, które z jednej strony było fajne, a z drugiej strony założy się, że teraz każdy się zastanawia, jaki DLC, bo nikt go nie pamięta. Z nowych graczy nikt o nim nie wie, nikt tych aut nie używa. Twin Mila mam, tu jeszcze jeździło się.
No, ale naprawdę, to jest w ogóle ciekawe. Kiedyś muszę zrobić... Ciekawe, bo teraz w sumie wracają te wszystkie DLC, to pewnie niedługo się pojawi. Wszyscy czekają na ten Batmobile, nie? Dużo osób mi się pyta. No tak, Batmobile. Co się stało? No, ja tylko powiem, że łatwo. Łatwo przeczytane. To nawet nie był Pitagoras, to było twierdzenie Etkosa. Łatwe danki. Dobrze, mnie wysnajpiłeś. No ja lubię snajpić przeciwników. Ale powiem ci, takiego przypadku, w sensie tak bardzo wykalkulowanego gola, to dawno nie strzeliłem. Ale nie no, już dwie fajne bramki w sumie są, bo tam double reset, tutaj coś takiego. Fajne. I teraz Pitagoras! Teraz, o! Chyba za wysoko. Ach, niestety, 3D Pitagoras, nie policzyłem, że 3D musi być. Wiatr zawiał i... No. Wyliczenie. A Rumble pykasz czasem? Bo ja w sumie... Tak. Prawdę mówiąc, dopiero jak... W pierwszy sezon zagrałem Rumble, to był ostatni sezon nagrody za Grand Championa, to stwierdziłem, że chcę mieć na każdym trybie tytuł za Grand Championa, no bo już takich nie będzie, w sensie tych żółtych. Mówię teraz o tych żółtych, przed edycją Free to Play. No i w sumie nie jest to taki zły trybik. I wbrew pozorom jest tam... Można się tego nauczyć, nie jest to tylko RNG. Wiadomo, że jak dostaje się beznadziejne power-upy, to jest słabo. Natomiast ze wszystkiego można w miarę dużo wyciągnąć, więc całkiem spok trybik, aczkolwiek no... Dalej za dużo w niego nie pykam, tylko żeby sobie nagrody nabić też tytle. Też tak głównie właśnie pykałem go, jak była na zadanie, żeby zagrać sobie Rumble albo jakieś inne dodatkowe tryby, ale najwięcej z tych dodatkowych trybów to właśnie albo Rumble lag, albo hupsy sobie pykam. Trafisz? Jak to nie? Zerowa sekunda to jest chwila skupienia zawsze! No, this is Rocket League w tle! Nie no, zerowa sekunda to zawsze trzeba... No, trzeba spróbować! Nieważne jaki jest wynik, nawet jakby się wygrywa jedną... Jak się wygrywa jedną, to jeszcze na rankedzie jest zawsze dylemat, czy utrzymywać w powietrzu, ale to zawsze jest satysfakcja. Gorzej, że jak się utrzyma przy wygrywaniu i się straci zaraz. Tak, to wtedy boli! Mapa ze Snowdaya, przez to, że powiem Rumble. Idealna mapa na dzisiejszą pogodę. No nie wiem, u mnie aż śniegu nie ma. Ale nie jest za ładnie, to fakt. Ale ciekawe, w sumie nawet nie wiedziałem, że... Myślałem, że to jest sezonowa mapa, że tylko zimą i tylko na Snowdayu. Potrzebujesz. Nie! Nie wierzę, że mi dałeś na ułamek sekundy przed tym, jak użyłem pięści. Realnie wyliczone. Nie no, jakie to było chamskie. Ja sobie klikam i kliknąłem ułamek sekundy po tym, jak mi już do przodu podjechała. Ta pięść czerwona też jest taka wredna, że przesuniesz się milimetr i się wszystko zmienia. Boję się. A, dobra. Już się mniej boję. Okej. Okay. Ale nie no, przerażający jest Rumble. Nigdy nie wiesz, czy kopa zaraz i dostaniesz z tego power-upa. Czy coś się stanie. Tak. To jest naprawdę... Na 1v1 Rumble to jest strasznie OP są umiejętności. Jeszcze ten tryb Rumble z lepszotem? Kiedyś tak! Nie wierzę. Nie chciałem podjeżdżać za wszelką cenę, bo się bałem. A co miałeś? Co? Chyba miałem urażenie, chyba. Aha, ja się bałem podjeżdżać w ogóle. Jakie to jest przerażające tutaj. Trzeba atakować, póki nie ma Rumble. Dobra, 5 sekund mam. 5 sekund na to, żeby była szansa strzelić. No nie, dobra, jajco, nie szansa. Okej. No nie, weź to puść. A wiecie, że tym się da dryblować? Patrzcie. Tak. No, tylko już mi się strzał skończył, ale oglądałem kiedyś poradnik do Rumble i tym się da fajnie dryblować, tylko trzeba to wyczuć. To wracając do tych Rumble z dropshotem, nie, to no jak kolce są open na Rumble, tak, na dropshocie z Rumble są kiepskie, bo jak chcesz iść do Rumble, tak. Nie możesz strzelić. Pod mapę się można wlecieć, tak, ale tak, nie tak, strzelasz. Tak. Olo. Nie! Dobra, dobrze, że te kolce trwają wieczność, ale co to było? Ja byłem już cały w bramce przecież. Śmiesznie było. Patrz, przecież tam cała piłka już była i mnie nagle wyssałeś. Dobrze, że mi się jeszcze nie skończyły. Trochę za długo trwają na moje te kolce, albo powinny wszystkie umiejętności użyte na piłce wtedy, na przykład jak użyjesz plangera, to ściągać to. Chociaż z drugiej strony wtedy to by było mało OP, ale i tak, jakoś długo trwają. Jeszcze na 3x3, jak ktoś ma jakiś dobry power-up, no to fajnie się to broni. Natomiast na 1v1 to te kolce są niesamowicie skuteczne. Okej, okay. Magnes też w sumie, jak ładnie, się nie ma Freeza czy innej umiejętności. No miałem kolce, musiałem próbować jakoś... No nie, to kolce my tak zachwalałem, że są bardzo trudne do obronienia, ale w obronie są bezużyteczne z drugiej strony. Tak, więc no są dobre do strzelania tylko. Dobra, a w ogóle ostatnio widziałem, chyba u Johna Sandmana czy innego Riza. Jak dozówkę. O, jak mnie wywiał znowu.
Ale w sensie mówię, widziałem, że powstała customowa mapka z 20 chyba nowymi ramblami. Także to też myślę, że kiedyś będzie trzeba na kanale przetestować, tak zapowiem widzom. Ale naprawdę, no, będzie trzeba to przetestować. Dobra, idealne przejęcie. Dobra. Bałem się, że mi jak to powiedziałeś, chyba trafi. Bałem się, że zaraz Plunger poleci. Nie no, akurat na 1v1 to ramble są mega RNG, to już trzeba przyznać. Takie jedynki są po prostu mechaniczne i to robi więcej błędów, tak? No, ale na jedynkach to dobry power up ci bramę daje praktycznie, jak dostaniesz jakąś czerwonkę albo to dziadostwo! Nie no, ale wybijesz teraz daleko. No właśnie. Że jak to się zaraz podbije z powrotem. Zdążę? Nie, nie zdążyłem, akurat się mi żółtka skończyła. Ale co to słowo? Te pięść nie jadło obiadu. To była pięść Najmana. Pięść Najmana. Zdecydowanie. Pęć nie, tam. A? Ale ładnie. A mi to dało w momencie, jak już oddawałem strzał i myślałem, a użyję. To jest chamskie akurat. Taki bezużyteczny power-up zwykle się wydaje, ale w takich sytuacjach może podziałać cuda. Nie, to power-upy trzeba wiedzieć, jak, kiedy używać, a kiedy nie. U trojeczkach, tam dla zwykłych. Okay. O, dobra. Standardowo. Nie podoba mi się to. Że się spodziewasz, że jeszcze do wznowień. Już chciałem, nie chciałem tego powiedzieć za szybko. Nie chciałem tego powiedzieć za szybko, żebyś może teraz oddał, ale nie podoba mi się to generalnie, dobra. O nie. O nie. Dobra. O nie. O nie! Już myślałem, że samobuja władujesz. Już myślałem, trzebałem, ale mówiłem ciekawie. Na sensie to szybko tego użyłem, ale nie dobrze. Dobra, strzelamy! Bez power upa, bez boosta. Tak, bez boosta, bez niczego, ale z wiarą. Nie! Zresztą, dobra, nie mogę narzekać, bo sam ci zasadziłem kopa chwilę wcześniej, to najbardziej OP power up przyjeździł 1v1. Pocieczyłem się. O? O nie. Jeszcze własny cały czas. Musi ten magnet. Pęd skończony. Magnes akurat długo działa. Nie za długo, tylko że daleko się myślałem będzie stanął. O. No nie, wiedziałem jak to odpaliłeś, chciałem uciekać, ale nie zdążyłem. Dobra, lecimy. Nie wiem. O, 3, 2, 1. A, dobra. Dawaj do góry. Trzymaj. Musisz strzelić. Bo jak nie strzelisz, to nie wbiją na charytatywnego streama. A! No nie, no chciałem ci kolcami na koniec podjechać. Tak po to sam koniec, jak już wjeżdżasz do bramki, chciałem ci kolcami to wziąć. Ale nie, no myślę, że bardzo fajnie wyszło. W sumie wszystkie gierki takie chyba jedną bramką się okazały. W sumie też fajne klipki były do intra. Czy tam dla widzów to, co widzowie lubią najbardziej. Dobra, to teraz tak można kończyć, widzowie. Od razu lepiej to wygląda w lobby. No to co, ja jeszcze raz tutaj zaproszę. Przede wszystkim podziękuję tutaj Mister Kretowi za wpadnięcie na odcinek. Cała przyjemność po mojej stronie, dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich cofetka. No i co, no i wpadajcie na tego charytatywnego streama, jest 8 godzin, więc każdy na pewno zdąży. Chyba, że ktoś akurat pracuje w te same 8 godzin, ale to by była dziwna godzina od 12 do 20, jakby ktoś pracował, ale... Ale nie wiem, zawsze jakaś przerwa się znajdzie. Dobra, mniejsza. To co? To już nie będę po prostu przedłużał. Oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji. To by było na tyle. Elo, elo. Pa, pa.